Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy grę w Reinet King. I tak, skończyliśmy ostatnio chyba, z tego co pamiętam, na wejściu do magazynu hardych haków. No i jesteśmy tutaj snajperowani przez jakiś działko Hextech. Więc musimy to jakoś delikatnie obejść, tylko jestem ciekaw. Ale nie chciałem Brauma. Dobra, zapaliśmy go. Zapaliśmy dziada. I tak, ostatnio strasznie skupiliśmy się na MFC, strasznie to jest negatywne słowo. Bardzo skupiliśmy się na MFC i myślę, że przy niej zostaniemy, bardzo mi się spodobała. I tak, mamy kanoniera. Kanonier, co on tutaj robił? Zadaje umiarkowane obrażenia magiczne w postaci 5 trafień i nakłada podpalenie na każdego bohatera. Lipa. I zwiadowczyni. To będzie próbowała uciec. Dobra, czyli robimy standardowo. Natychmiastowe nakładamy klepnięcie. Pik. Klepnięcie nałożone. No to fu. Ono może nam spieprzyć teraz. Więc walniemy ją, co? Bo ona nam ucieknie. Żyje, by walczyć! Mogłem w rurkę walnąć, no ale trudno. Tylko zmarnowałem to wszystko. Nie wiedziałem, że tak ładnie wejdzie ten DPS. Zobaczymy, czy to mu trochę zmieni. Czy mu nic nie zmieni. Nic mu nie zmieniło, no to huk. Ale ja... Zdążymy. Chodźcie, jakie szybkie. 153, ale to i tak nic nie zrobimy. A to daje na wszystkich. Ej, to super. Dobra, trochę many temu Brownowi zużyjemy, ale boję się, że jak wejdzie podpalenie, to będzie źle. Dobra, znów klepnięcie. Fajne są te DPS-y. Dawaj, Brown, te tarczki. O, tu ładne krytyki lecą. Illaoi oczywiście, Alejka już leci. Myślę, że i tak zdążymy przed nim, więc zadamy mu 205. To w sumie będzie fajne. Cel tworzy mackę co turę i prowokuje wszystkie macki. Leczy atakujących cel bohaterów, przywracając im 60 punktów zdrowia. No ale to jest dobre dla Tomtera. Takiego Brauma, ale nie dla Illaoi. Przyzywam matkę węży! No i co ty działasz? Dobra. Dobrze zrobiłem tą tarczkę, naprawdę. Bardzo dobrze. 30 punktów. Możemy jej walnąć. Znaczy mu walnąć. Nie wiem, czy tu knockout nie wleci. Nawet jak na szybkim. O ile krytyk wpadnie, to będzie knockout. Lekcja. Nieważne. To nie fair. I ulecieliśmy się ładnie, super. Nie no, ten team mi się naprawdę teraz podoba. Ja myślałem, że masło było dobrze, ale... Masło musi być dobrze stworzone. MF-ka nie musi. Dobra, zebraliśmy odzienie ze stalowej nici. Nic już nie ma. Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. A co agresywnie. Połamane kości. Znów zwiadowczyni. Tu pierwsza atakuje. Ona? Ona. Ale Brauma, to ludzik. Zobaczymy, że tylko będziesz hard, jak ci przywalę. Tylko nie mają sporo DPS-a. Kurczę, no następny? Naprawdę, czemu MF-ka takie kryty walisz, kobieto? Kobieto, czemu takie kryty? Jezu, ja nie mam many, zapomniałem o tej manie. Ostatni nasz taunt. No ale musimy chronić naszą MF-kę. Koniec z tobą! Żaden krytyk nie chce wlecieć? Na pewno? No już na pewno ucieknie. Dobra, dobijamy cię. Wiem, że powinienem użyć... Piękny strzał. ...życia. Może nawet mi się udało, ale wolę nie ryzykować. Tobie walniemy klepnięcie. Albo tobie. Czy tobie. Tobie czy tobie. Tobie. Dobra, masz mi HP. Pyk.
Braum, standard. A bandycki dyblasek, on ma perk. Zdaje umiarkowane obrażenia w postaci 3 trafień. Infuzja esencji. Nakłada na siebie infuzję esencji, zwiększając moc ataku i szybkość o 50%. Można jej użyć tylko po trzymaniu obrażeń. Hardo. Hardo. Dobra, zbieramy manę. Dodatkowo 5%, to nie, to jest nadefowanie się, tak stricte. Czy mamy coś tutaj? Możemy użyć, sroga lekcja. Teraz MFK użyje tego ulta swojego. Ale czy mi się to uda zrobić? Jak jednak zabijemy, dobra. 160, będzie 300, powinniśmy go zabić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak trzymać. O, jaki ty się duży zrobiłeś. Trzymaj się, Braum, chłopie, trzymaj się. Dwustrzał. No to jesteś ty. Musimy cię teraz zabić w ten sposób. Tylko kurde, MF-ka pierwsza atakuje. Oj, nie pomyślałem, źle zrobiłem. Taunt, ile jeszcze taunt będzie trwał? Widzicie, nie zobaczyłem kolejności. Jedna tura. Zastanawiam się, czy by nie użyć super poro. To jest 141 tarczki. Ale i tak dostajemy heala. Może byśmy zaczęli atakować. 84-64. Nie mamy many. Dobra, atakujemy w ten sposób. No dobra, źle zrobiłem. Teraz będą dwa ataki Brauma i to spore. Głupotę zrobiłem. Ale MF-ka. Tylko bez szaleństw. Zrób co musisz. No i tak mam 229 HP jeszcze. Ale Braum po ryju dostaje. Ło! Najgorsze jest to, że Illaoi jeszcze tu nie będzie. Jest coś z odepchnięciem? Nic nie ma z odepchnięciem. Nic nie możemy zrobić. Nic nie zrobimy. Braum nie ma many. Mogliśmy go w sumie, kurde, zmanować przynajmniej. Tak to by się to udało zrobić. No nic, dobra, leczymy się. Czy leczymy? Bronimy się. Widzicie, dwa głupie błędy zrobiłem tutaj. Jeszcze go uleczymy. I to o ile. Aj, ależem głupotę zrobił. Głupotę. Tak zdąży zaatakować i tak zdąży zaatakować. Ale musimy go wyjść. Szczęście cię opuszcza. Dobrze, krytyk wpadł. Co? Czemu tutaj chyba zostało? Liczyłam, że będziecie silniejsi. Ej, ja coś nie zauważyłem chyba. To było głupie, zrobiłem bardzo słaba walka z mojej strony. Zobaczcie sobie tego Brauma, uleczę. Grupowy. Przedni eliksir, dobra. Masz Braumik i myślę, że ci dam eliksir many, przynajmniej te 40 punktów. Kolejna walka. Bez obaw, mam ze sobą poro. O, możesz w sumie tym poro rzucać zawsze. 56. Muglerka, sabotażysta i ostrze hardych haków. Jadowite ostrze hardych haków. Więc tak, ten będzie walił na wszystkich. Ta będzie się skupiała na jednym, ten też się będzie skupiał na jednym. Dobry, w sumie, że go uleczyłem.
Nie potrzebuję leczenia. Nie no, dobra, walimy w sabotorystę. Znów nie naprawili tego błędu. Kurde, ja nie wiem. Rito. No. Ej, czy ja czegoś nie rozumiem, przepraszam bardzo? Przecież nie ma nic takiego. Kliknąłem na sabotażystę, zatkował mi ostrze hardych haków. Świetnie. Dzięki, gro. To było bardzo miłe z twojej strony. Wejdzie na aleję szybkości. No ale szczur i tak zaatakuje. No dobra, przynajmniej się jego pozbędziemy. Nie wyjdziemy na żadną aleję i tak. Myślę, że dla niego wystarczy 164. I MF-ka powinna dotłuc. Na ziemię! Oberwiemy tym podpaleniem, kurde. Dopiero się rozgrzewam! Puści mnie! No i super. Kolejne nacięcie na zgluwie. Dobra, natychmiastowe, ono ma 142 HP, zaraz będzie MF-ka, więc... I CDR-97. Nie będziemy na kurde używać. Na dno z nimi. No, leczyliśmy całą drużynę. Nic nie jest źle. Dobra, raporty, tak. Eloy dostała awans. Wskaźnik super umiejętności wydłużony. Nowa super umiejętność, skok wiary. Zadaje 253 punkty obrażeń wszystkim wrogom i powoduje pojawienie się maksymalnej liczby matek. Ej, to jest świetne. Nowy ulcik nam wpadł. Oj, to na pewno go przetestujemy. To jest pewne. Rabunek Janitorio, 2 z 3. Włamanie z ostatniej nocy bardzo mną wstrząsnęło. To była oczywista groźba, tylko kto za nią stoi? Były klient? Ludzie powinni przestać być tak mało łaskawi. Czują się oszukani, bo nie umieją czytać kontraktów, a potem udają niewiniątka. Nie moja wina, że są głupi. Teraz grozi mi niebezpieczeństwo. Słuchaj, jeśli chcą się mnie pozbyć, mogę zwinąć interes. Mam dobre ubezpieczenie. A temu miejscu przydałby się remont. Powiem ludziom Miss Fortune, że za wszystkim stoi zgraja byłych hardych haków. I tak mają tu złą reputację. Wyświadczę miastu przysługę. Udało mi się przenieść wszystkie kosztowności i umieścić małe beczki z prochem przy wejściu i oknach. Jeśli spróbują tu się zakraść, będzie po nich. Okej. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przypadkiem ten Janitorio... Znaczy ten sklep Janitorio nie był tym sklepem tego naszego... gościa, którego poszukujemy? Wiecie, jak się nagrywa, to jest tak w sumie słabo pod tym względem, że niezbyt się szuka tego wszystkiego, tego połączenia. Wybitne rzemiosło tej drabiny wyróżnia się na tle opłakanego stanu wszystkiego dookoła. Nie ma na niej pajęczyn ani kurzu, co wskazuje, że może stać tutaj od niedawna. Wejdź po drabinie. Pierścień obrońcy. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czyjaś mata do spania. Ta puszka po grogu, świece i jakieś romansidło. A tu co tu jest? A tutaj nic nie ma. Dobra, ale zobaczmy, co to jest za... Nie to. Zobaczmy, co to jest za przedmiot. Też nie to. To był talizman czy pierścień? Pierścień obrońcy. 11, 33, 34. Mam taki sam. A tu co to jest? Pierścień do rana. Tylko wyobrażenia 24. Większy krytyk, dobry dla Yasuo. No dobra, to w sumie mamy już ten pierścień, to lipa. Wybieramy tu drobinę. Wierzę, że gdzieś będą jakieś... Jakieś sekrety. No nie jakieś sekrety, tu trzeba i tak drabinę postawić. A można ją z góry zabrać?
Nie da się jej z góry zabrać. Trudno. Kolejny hardy hack. Surprise, marofaga. Walka. Dwóch grubasków. Podnieś kotwicę załogo. Dwa gragasy. Znaczy mini gragasy. I masz hentajem po twarzy. Zatłukujemy ciebie. I znów, a nie, dobra, dałem Braumowi tego, tą manę. Oni chyba i tak atakują, ale... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Prawda to? Na każdego na każdego bohatera. On walił, więc w sumie to było głupie. Za wolno. Wow, ale na krytę wali. Alejka 171. 204, to będzie 193. 189, przepraszam. Usmacki, dobra, Iloi walnie tu. Amewka walnie potem kulą. Kulą w płot. I z Alei Mocy patrzymy, który wali pierwszy, żeby znów się nie połaszczyć. Głupio. Więc będą dwa ataki teraz, tak? Walimy ciebie po twarzy. Czemu ty stoisz tarczkę? Boli. To też będzie boleć. On ma jeden atak. Bardzo boli. Musimy ich szybko wykończyć. O, to było piękne. Dobra, Braumik. Ty dajesz dalej. Trząsy. Razy dwa. No, chyba od 8 jest dopiero. Mógłbym to skończyć. Czy nie mógłbym tego skończyć? Dobra, ej, mogę to skończyć. Wiem, że to co robię jest śmiechu warte. Ale chcę zobaczyć ulta. Co? Ten ult potrzebuje dwóch pasków? No nie! No nie! Kurczę! Mogę go utłuc, ale chciałbym zobaczyć tego ulta. Dobra, zrobię to dla was. Zrobię to dla was, niech będzie. No, tłucz, cwaniaczku. Wiem, bolesne. W ramce stoi prawie 300 tarczki, mam w dupie. To jest kosmos. Dobra, jak zaatakujemy, to powinniśmy już sobie nabić tego ulta. Myślałem, że krytyk wpadł. Dobra, znów praca nóg. Chcę zobaczyć Iloi i nowego ulta. Nie, nie zabijajcie, proszę. Tu nie ma miejsca dla słabych. Zobaczmy. Kurde, prawie jak helikopter. Dobrze, że nie odleciała. Zawsze wygrywam. No, bez rewelacji. Myślałem, że ten ulcik będzie jakiś taki bardziej zjawiskowy. Przeliczyłem się trochę. A tylko straciliśmy sporo hapsa. No ale trudno. Nie ma co szpokać. W buta wjeżdżam. Nieważne. Element humorystyczny. Słyszysz, jak po drugiej stronie drzwi ktoś w popochu przesuwa jakieś duże obiekty. Drzwi są zabarykadowane i nie można ich otworzyć. Tak się nas boją? Opaki. Uspokójcie się. Dobra, udało nam się ominąć pułapkę. Czy tu nic nie ma? Może brał? No właśnie, bo ja w ogóle tu mamy w kółce nie latam.
Powiedz papa, Fortune. Corwin, mamy ją tu. Czyżby to był mój szczęśliwy dzień? Kim ty jesteś? Przepraszam za moich byłych towarzyszy. Kapitan Fortune, nie spodziewałem się wpaść na ciebie tak głęboko na terenie hardych haków. Nie ma powodu do obaw. Są tu sami przyjaciele. Pierwszy opuszczę broń. Na imię mi Corwin. Corwin raczej. Corwin to jest u nas. Los nas w końcu ze sobą złączył. Czy ty właśnie zaczęłeś własnych ludzi? Czego chcesz, Corwinie? Corwinie. Dobra, zapytajmy się go o ludzi. Istotnie. Chciałem jednoznacznie wyrazić swoje zamiary. Czego chcesz, Corwinie? Chcę pokoju w Bridgewater. Staruszka zasługuje na więcej niż otwarta wojna na ulicach. W sensie staruszka to Bridgewater? Bez gangplanka harde haki są niczym. Czas, byś objęła przywództwo, kapitanie Fortune. Zmieniasz strony tak po prostu? Chyba nie słyszałeś zbyt wiele o lojalności. Co możesz takiego mi zaoferować? Jeżeli naprawdę jesteś po mojej stronie, to powiedz mi, gdzie jest Graham? Podjęłam decyzję. Dobra, zapytajmy się o Grahama. Chodzi o tego gościa, którego tu przyciągnęli? Zabrali go prosto do gabinetu zwierzchnika. Pilnie strzeżonego, ale ja nie jestem w to zamieszany. Zmieniasz stronę tak po prostu, dobra. Od miesięcy szukałem powodu, żeby odejść. Wiatr zmienia kierunek, jak mawiają. Co takiego możesz mi zaoferować? Całe życie robiłem na statkach. Jestem doskonałym zwiadowcą i marynarzem pokładowym. Nieważne, gdzie dokuje statek. Potrafię chociażby spod ziemi wydobyć przeróżne przedmioty. Można też powiedzieć, że skrupulatny ze mnie koleś. Jednym z mych obowiązków było dopilnowanie pełnego zaopatrzenia tego magazynu amunicją i jak widzisz, istotnie jest on pełen. Mówi z pełną dozą dumy w głosie. Podjęłam decyzję. To jak będzie? Przyjmij jego propozycję dołączenia. Przyjmuję pomoc każdego, kto dąży do zjednoczenia Bridgewater. Odrzuć jego propozycję. Postępujesz tak, jak akurat ci wygodnie. Podziękuję. Zabij go. Tylko czekasz, aż się odwrócę tyłem do ciebie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie można ci ufać żywemu. Dobra, przyjmiemy go. I to mi się podoba. Czym mam się zajmować? Dodatkowy zwiadowca mógłby mi się przydać. Otrzymuj co jakiś czas darmowe materiały rzemieślnicze. Przydałby mi się jeszcze jeden pokładowy. Otrzymuj co jakiś czas darmowe mikstury. Myślę, że rzemieślnicze bardziej mi się przydadzą. Tak jest, pani kapitan. Nie zawiodę. Będę czekał przy statku. Do kolejnego spotkania. No to mamy kolejnego zwiadowcę. Dobra, pyrociecz. Czy tu coś jest? Tu jest jedynie przeciwnik. Ej, nie wiedziałem ile oj. Dwójka zwiadowczyni, no nie. No tak powiem pierwszy, dodatkowo chyba jest jakiś drugi team. Klepnięcie. Pyk. Już ja cię klepnę. Łysino. Brown, calm down, spokojnie. Tak na zaś. Jeszcze krytyk wpadł. Natychmiastówka. Kolejne dwie macki, świetnie. Ale ja... dwustrzał, tylko nie zdążymy i tak. 183. O, to wystarczy. O, zostawcie MF-kę, dziady. No, nie mogę tu nic zrobić. Wkładam na wszystkich tarcze. Tylko tak. To mi nie jest potrzebne. Myślę, że to mogę zużyć bez problemu. Ona i tak zaatakuje. Przyjaciele. Ona i tak zaatakuje. To mi już nie będzie potrzebne. Już wolę dychę. Nie wiem, czy nie ucieknie po posiłki. Kurde, nie wiem, czy nie ucieknie po posiłki, bo ona teraz będzie, prawda, atakować. Czy nie? Może nie? Nie wiem, gdyby to atakowała.
Nie zabijcie mi jej. MF-ka, pokaż to, co cię stać. Pyk, pyk. Masło może wali fajne ulty z krytykami, ale ona wali tylko z pera. Dobrze, tylko tamto zrobiliśmy. Krytyk wpadł. Teraz ten panicz będzie napierdzielał. Ale ja... Ty jeszcze nie atakujesz, ale zaraz będziesz. Zaatakujemy przed tobą chyba. Dobra. Walimy full DPS-y. MF-ka super umiejętność. Teraz moja kolej. No za dużo to nie dało. No już lepiej było wam chyba klepnięcie zwykłe. Ej, te maski zaczynają fajnie atakować. Tylko nam tyle spadł. Oj, padnie nam zaraz, naprawdę. Wiem, zauważyłem. Czy ty masz klepnięcie? Nie masz klepnięcia. Coś musimy tu działać. Może tarczka? Może tarczka? W ogóle to jest lipa straszna. Odprowadzę do drzwi. Orzeźwiające. No i trochę tego podpalenia mniej. I teraz nie wiem, czy... Ona zada za 167 MFK? Powinna, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie pamiętam, kurde. Braum już nie atakuje. Dobra, nie ryzykuję. Niech mi ktoś pomoże. Wolę nie ryzykować, bo potem będzie lipa. 167. No właśnie, nie zadałaby. Nie zadałaby, zrobiliśmy bardzo dobrze. Tego się panicza pozbędziemy. No, braum, 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 braum. Patrzcie na wąsy! Ty się chłopie broń. Okej. Prawie padł. I do piachu. Czemu go nie dobiło? Tego nie wiem. Mamy tu wszystkich. Magicznych. Teraz będzie atakował który panicz? Czemu to nie pokazuje, który to jest który? Nie pamiętam. Jesteście. Może natychmiast stopki spokojnie. Ale ja co? Jestem Braum. Zaraz będzie atakował. Nie, wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Nie dam mu kolejnego. Tylko ten esencję dostał. Ten dostał esencję i wzrost szybkości. Dużo, 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 dużo. Spokojnie. Dobra, jej już spadło. No, Braumik, teraz ty. 52, nie damy rady. Chyba, że Illaoi teraz walnie. Kurde, nie pomyślałem o tym ulcie. 96. Zabilibyśmy, chyba. To było albo... Nie, nie zabilibyśmy. Nie zabilibyśmy. Kurde, tak mało. Może jakbyśmy zaatakowali, to byśmy mieli drugiego ulta. Jezu, ale to i tak by 2 HP zostało. Ale nie, fart. Ale nie, nie zostałoby 2 HP, no to znowu błąd zrobiłem. Mega błąd. A ten heal? Z
191 albo 221. Będzie bliżej. Zobaczymy tą MF-kę. Do akcji. Dobra. MF-ka już ma sporo życia. Teraz to Braum ma mało życia. Ile ty zadajesz tym ultem? 88. Nie zabijemy cię, bo masz niby klepnięcie, ale to nic nie da. Wiecie co, ja bym jeszcze użył tego w ten sposób, ale nie, on teraz będzie atakował. A jeszcze jest stunt. Próbuję tą drużynę trochę odleczyć. Ale nie wiem, czy coś to da. On znów będzie atakował. I znów na Brauma. No trudno. Teraz przyzywam ruch! To dwa. Jak krytyk padnie, to zabijemy. No właśnie. No i flipa. Każdy by stracił. Chciałem go jeszcze uleczyć. Ale nie wyszło. O, awansują. Wow, masło. Nowa super umiejętność, ostatnie tchnienie. Zadaje 284 punkty obrażeń w postaci 4 trafień wszystkim wrogom i zwiększa obrażenia krytyczne o 40% na 2 tury. Gwarantuje maksymalną liczbę ładunków płynności. Fajnie. Nowa super umiejętność. Lodowcowa szczelina. Zadaje 159 punktów obrażeń magicznym wszystkim wrogom oraz ogłusza i spowalnia ich. Też świetne. Zbiórka. Zwiększa szanse na trafienia krytyczne wszystkich sojuszników o 80% na 2 tury i przywraca 40 punktów many. Każdemu z nich. Nie ma czasu regeneracji. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Tutaj mam od razu książkę, więc przeczytamy ją od razu w następnym odcinku. I myślę, że maraton będzie dalej trwał. Chciałbym od razu, powiem wam szczerze, przejść tą grę. Już mamy chyba tam 40% progresu, więc już myślę, że niedługo połowa będzie za nami. I co mogę więcej powiedzieć? Pamiętajcie o subskrypcjach, ocenie filmu i komentarzach. Jeżeli macie jakieś do mnie wskazówki, piszcie śmiało. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Grał do was Shiro. Hej, hej!